Kinga Jesman. Wojowniczki, boginie, księżniczki. Historie kobiet Dubaju. Wydawnictwo Editio. Czyta Jolanta Jackowska. Arabska wojowniczka. Poszukiwanie pracy w Dubaju nie zawsze jest łatwe i często wymaga wręcz anielskiej cierpliwości. Choć istnieje mnóstwo agencji rekrutacyjnych i stron, gdzie firmy ogłaszają otwarte stanowiska, Większość aplikacji pozostaje bez odzewu. Osobiście znam osoby, które przez ponad rok intensywnych poszukiwań nie otrzymały nawet jednej racjonalnej oferty. Problemem jest konkurencja. Tutejszy rynek pracy zalany jest przez mniej wymagających kandydatów, gotowych pracować za znacznie niższą stawkę niż przeciętny Europejczyk na obczyźnie. Niejednoznaczne standardy doprowadziły do sytuacji, w której już niewiele firm tworzy budżet na dane stanowisko. Raczej skupia się na negocjacjach w stylu kto chce mniej. Niestety prawo pracownicze, choć wydaje się dobrze skonstruowane, ma ogromne luki i niedociągnięcia. W wielonarodowościowym kraju otwiera to możliwość tworzenia bardzo zróżnicowanych warunków pracy. Firmy często oczekują pracy po godzinach lub w weekendy, przez co ludzie ciągle poszukują nowych możliwości i lepszych standardów, a nowi od razu mają podgórkę. Zdecydowana większość ofert zamieszczonych na stronach rekrutacyjnych wymaga uprzedniego doświadczenia w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a nawet konieczności bycia na miejscu, zanim w ogóle rozważą czyjąś kandydaturę. Dochodzi do tego jeszcze kwestia pochodzenia, która również ogranicza możliwość dowolnego wyboru zawodu. Dla przykładu, prace fizyczne mogą wykonywać jedynie przedstawiciele pochodzący z mniej rozwiniętych ekonomicznie krajów Azji oraz Afryki. Istnieją też grupy oszustów, którzy podstępem próbują wciągnąć człowieka w piramidy finansowe, lub co gorsza, marnują cenny czas na bezowocne pogaduszki. Niejednokrotnie otrzymałam prośbę, by spotkać się w kawiarni, nawet w lobby hotelowym. Nie do końca rozumiałam, z czego to wynika. Początkowo założyłam, że dany przedsiębiorca ma firmę w innym kraju, a w Emiratach prowadzi jedynie dodatkowe interesy. Dlatego po przylocie do Dubaju dwa razy zgodziłam się na taką formę rozmowy kwalifikacyjnej. Nie zaowocowało to natomiast żadnym pozytywnym rezultatem. Zwykle osoby, z którymi rozmawiałam, nie miały nawet odrobiny przyzwoitości, by zaprezentować się profesjonalnie. Moje pytania o stanowisko pracy, profil firmy czy wynagrodzenie były zbywane ogólnikami. Nieuczciwi przedsiębiorcy ewidentnie nie mieli innych powodów, by się ze mną spotkać, prócz chęci wypicia kawy w towarzystwie kobiety. Pod przykrywką wyboru odpowiedniego kandydata na nieistniejące stanowisko zadawali mnóstwo pytań, często wręcz intymnych. Podobny schemat potwierdziły moje koleżanki, które również dały się przekonać do takiego spotkania. Dzień dobry. Czy rozmawiam z panią Kingą Jesman? Tak, słucham. Aplikowała Pani o pracę w naszej firmie. Tak się składa, że mamy wolne stanowisko, które mogłoby Panią zainteresować. Wspaniale. A czy mógłby mi Pan powiedzieć coś więcej o tej ofercie? Oczywiście. Ale najlepiej, jak porozmawiamy twarzą w twarz. Wie Pani, ja pracuję w głównej siedzibie firmy w Abu Zabi, ale jutro będę w Dubaju. Moglibyśmy przeprowadzić wstępną rozmowę kwalifikacyjną i jeśli okaże się Pani odpowiednią kandydatką, przekażę dokumenty do działu HR. Dobrze, ale czy mógłby mi pan zdradzić chociaż nazwę firmy, żebym do jutra mogła zapoznać się z państwa profilem? Rozmówca podawał mi nazwę firmy i po jej odnalezieniu w przeglądarce Google, w obu przypadkach okazało się, iż siedziba firmy znajdowała się w Dubaju. Natomiast, kiedy człowiek dopiero raczkuje na tutejszym rynku pracy, nie jest wszystkiego świadomy, za to lekko zdesperowany. Chwyta się każdej możliwości w nadziei, iż ta okaże się właściwą. Tak też było w moim przypadku. Chciałam jak najszybciej znaleźć pracę, ponieważ moja wiza turystyczna była ważna jedynie przez miesiąc. Kolejnym nieuczciwym postępowaniem na tutejszym rynku pracy jest prośba o darmową próbkę umiejętności. O ile dzień czy dwa pracy charytatywnej potrafię zrozumieć, to dwóch tygodni, a tym bardziej miesiąca już nie. A podczas jednej z rozmów kwalifikacyjnych z takim warunkiem spotkała się moja znajoma. Już mniejszał stracony czas, jeśli ostatecznie nie doszłoby do zatrudnienia. Ale gdyby w tym czasie firmę naszła niezapowiedziana kontrola imigracyjna, to taka zabawa kosztowałaby zarówno pracownika, jak i pracodawcę ogromne pieniądze. Według obecnego prawa jest to 50 tysięcy dirhamów nałożone na nielegalnego pracownika i do 100 tysięcy na pracodawcę. Takie inspekcje. Zdarzają się już znacznie rzadziej. Ale przed pandemią każde biuro, w którym pracowałam, było sprawdzane przynajmniej raz do roku. Nikt tego wcześniej nie ogłaszał, a karty pracownicze sprawdzano wybiórczo. Niestety, nawet ciężkie konsekwencje nie powstrzymują nieuczciwych pracodawców przed próbami wyzysku pracowników. Rząd Dubaju walczy również z nielegalnym przedłużaniem pobytu imigrantów w kraju. Nabijając za to wysokie kaucje. Na tę chwilę jest to 200 dirhamów za pierwszy dzień, i po 100 za każdy kolejny przy wizie turystycznej i 25 dirhamów na dzień, jeśli przedłużymy swój pobyt po odwołaniu wizy pracowniczej. Przy aplikowaniu o nową pracę lub próbie opuszczenia kraju trzeba te kary uregulować. Ja miałam ogromne szczęście znaleźć pracę już po tygodniu. I tylko dlatego, że skończyłam studia inżynieryjne. Początkowo aplikowałam w ciemno, odpowiadając praktycznie na każde ogłoszenie, często nawet nie pokrywające się z moim wykształceniem ani doświadczeniem zawodowym. Jak już wcześniej wspomniałam, byłam lekko zdesperowana. Szczęśliwie dla mnie pewien Niemiec pracujący w firmie konstrukcyjnej zainteresował się moim profilem. Zadzwonił i wytłumaczył mi, iż to nie jest najlepszy pomysł, bym zatrudniła się w typowo wykonawczej firmie. Nie dość, że praca jest ciężka, nieraz na bezpłatnych nadgodzinach, to jeszcze wypłaty często napływają z opóźnieniem zasugerował, że praca w administracji będzie dla mnie lepszym rozwiązaniem i obiecał zorganizować rozmowę kwalifikacyjną u brata swojego szefa, który prowadzi firmę kształcącą w zakresie lotnictwa. Oczywiście, przystałam na jego propozycję i po latach stwierdzam, iż nie mogłam lepiej trafić. Właścicielem był emiratczyk, a w chwili mojego zatrudnienia pracownikami byli sami muzułmanie, w dużej przewadze kobiety. Od podszewki poznałam życie codzienne, i kulturę Arabów, a rozmowy z tymi ludźmi i obserwowanie ich dostarczyły mi inspiracji na niejedną książkę. Zanim jednak rozpoczęłam pracę w owej firmie, doświadczyłam niemało przez krótki okres tygodnia. Dwóch bezwartościowych rozmów w kawiarni, prośby o rozmowę kwalifikacyjną w pokoju hotelowym po dwudziestej, pytania, czy będę ubierać się do pracy seksownie, bo poprzedniczka tak robiła, do tego dwa profesjonalne spotkania w biurze o wysokim standardzie, ale śmiesznym wynagrodzeniu i jedno w towarzystwie arabskiej wojowniczki, bohaterki tego rozdziału oraz jej przełożonego. Kobieta była przyjaciółką szefa mojego męża, wtedy jeszcze chłopaka, więc rozmowę kwalifikacyjną zyskałam po znajomości. Pracowała dla emiratczyka, który posiadał kilka placów zabaw dla dzieci. Arabska wojowniczka była jego prawą ręką. Osobą, która zajmowała się biznesem podczas licznych podróży właściciela. W tamtym okresie poszukiwali osoby do kontrolowania standardów czystości ich obiektów. Mój partner zawiózł mnie na rozmowę kwalifikacyjną lecz sam został w samochodzie. Cała aranżacja tego spotkania była niepotrzebnie skomplikowana. Zamiast wymienić się bezpośrednim kontaktem, mój mąż dzwonił do swojego szefa, żeby ten poinformował arabską wojowniczkę, iż zbliżamy się do ustalonego miejsca. Na szczęście kobieta czekała już na mnie przed budynkiem, więc odpadł mi stres związany z poszukiwaniem właściwego wejścia i ewentualnym spóźnieniem. Przywitała się życzliwie, ale od początku dostrzegłam, jak nieprzyjazne spojrzenia rzucała w kierunku mojego partnera. Pomimo, iż ten od roku pracował u jej przyjaciela, nigdy wcześniej się nie spotkali. Wytłumaczyłam to sobie kolorem jego skóry. Wiele osób w tej części świata gloryfikuje białych, i jest dla nich nie do pomyślenia, że blondynka spotyka się z ciemnoskórym. W krajach arabskich, podobnie jak niemal w całej Azji, im bledsze lico, tym atrakcyjniejsze. Po udanej, choć niełatwej, rozmowie kwalifikacyjnej. Ani ja, ani właściciel firmy nie mówiliśmy płynnie po angielsku. Kobieta zaoferowała, iż oprowadzi mnie po kompleksie. Obeszłyśmy całe miejsce, zajrzałyśmy chyba pod każdą maszynę, karuzelę, a nawet trampolinę, i przy okazji rozmawiałyśmy. Jak większość Arabek, wojowniczka okazała się bardzo bezpośrednia: Ten w samochodzie to twój mąż? Pytanie padło niemal natychmiast po wyjściu z biura jej przełożonego. I po wcześniejszych doświadczeniach Wcale mnie to nie zaskoczyło. Poszukiwałam pracy w Dubaju zaledwie od tygodnia, a już kilka razy odpowiadałam na to pytanie, spotykając się z osądzającym spojrzeniem. Jesteśmy razem, ale jeszcze nie jako małżeństwo, przyznałam. A skąd on jest? Kontynuowała. Ze Sri Lanki. Moją narodowość znała z wcześniejszej rozmowy. To dobrze, bo już miałam ci poradzić, żebyś uważała na Arabów, ostrzegła. Nie zamierzam wiązać się z Arabem. Przyleciałam tutaj dla mojego chłopaka, planujemy ślub, zaczęłam się tłumaczyć. Lepiej dla ciebie, jakbyś wyszła za Europejczyka. Arabom nie można ufać to oszuści i krętacze. Kobieta jakby ignorowała moje słowa i rzeczywistość. Narzekała na arabskich mężczyzn, na agresywność i brak zaufania do nich. Prawdę mówiąc, trochę mnie tym wystraszyła. Mieszkając jeszcze w Polsce, Wielokrotnie słyszałam ostrzeżenia, że jak pojadę do Arabów, to stracę godność. Moje zdanie nie będzie miało najmniejszego znaczenia. A jeśli sprzeciwię się mężczyźnie, ten będzie miał prawo mnie spoliczkować. I nagle, po tygodniowym pobycie w Dubaju, słuchałam jeszcze gorszych historii. Mówiąc o Arabach, wojowniczka miała wręcz obłęd w oczach, dlatego bardziej z obawy niż szczerych chęci pozwoliłam jej przejąć kontrolę nad rozmową. Słuchałam, potakiwałam głową i spokojnie czekałam, aż wrócę do mojego partnera. Na pewno nie miałabym ochoty pracować w jej towarzystwie. Kobieta ubrana była normalnie, w dżinsy i obszerną koszulkę z logo firmy. Jedynym znakiem świadczącym o jej przynależności do islamu były włosy zakryte ozdobną chustą. Choć sama wprosiłam się do kraju o takim wyznaniu, w tamtym okresie ten fakt nadal był czerwoną flagą dla moich nerwów. Szczęśliwie doczekałam końca tego spotkania i dopiero w samochodzie, obok mojego partnera, poczułam się bezpiecznie. Wróciliśmy do biura, w którym pracował, a jego szef zalał mnie pytaniami: opowiadaj, jak minęła rozmowa kwalifikacyjna? Czy podobało mi się tamto miejsce pracy? A co z zaoferowanym wynagrodzeniem? Satysfakcjonuje cię? Po wyczerpującej rozmowie, zapytał wreszcie o swoją przyjaciółkę. A ja byłam już tak zmęczona, że nie miałam siły ukrywać prawdy. Opowiedziałam mu o naszej rozmowie i jej dziwnym zachowaniu. Wyznałam, jak bardzo wystraszyły mnie jej słowa. I pewnie żałowałabym swojej słabości, gdyby się nie okazało, że mimo wszystko tym posunięciem wygrałam. Szef mojego męża miał artystyczną duszę i najwyraźniej zrozumiał moją wrażliwość. Zapewne nie chciał też, by ktoś niewłaściwie oceniał zachowanie jego przyjaciółki. Dlatego opowiedział mi dramatyczną historię tej kobiety, dosłownie wciskając mnie nią w fotel. Arabska wojowniczka od lat pracowała w Dubaju, a wychowaniem dwójki dzieci zajmował się jej niepełnosprawny mąż i jego siostra. Mężczyzna, parając się pracą chałupniczą w Egipcie, uległ wypadkowi, w którym stracił władzę w prawej ręce. Nie dopytywałam o takie szczegóły jak możliwość otrzymania renty od rządu. Wiem natomiast, że to właśnie z powodu kłopotów finansowych kobieta musiała podjąć pracę. Ponieważ nie mogła znaleźć godnej oferty na miejscu, przyleciała do kraju możliwości i podobnie jak ja, bardzo szybko znalazła w Dubaju pracę. Przez lata sumiennie wysyłała rodzinie fundusze, spędzając z nimi 30-dniowy urlop. Dzieci rosły, a kobieta coraz lepiej radziła sobie finansowo. W końcu była gotowa, by sprowadzić do nowego miejsca rodzinę i zapewnić dzieciom kosztowną w Emiratach edukację. Tylko jej mąż niechętnie kręcił na ten pomysł nosem. Doskonale to rozumiała. Ich małżeństwo było aranżowane i tak naprawdę nigdy się do siebie emocjonalnie nie zbliżyli. Żyli jak trzeba, przykładnie, ale bez miłości. Dlatego arabska wojowniczka nie czuła żalu, opuszczając swój kraj i męża. Nawet plotki sąsiadów o kochance nie złamały jej serca. Cierpiała jedynie przez rozstanie z dziećmi, ale wierzyła, że to tylko na chwilę. Ponoć to one były motorem do ciężkiej pracy, chciała zapewnić im godziwą przyszłość. Ostateczną decyzją była separacja i podzielenie się opieką nad dziećmi. Mąż arabskiej wojowniczki podczas jej ostatniej wizyty popisał się wyrozumiałością i zdawał popierać wstępne ustalenia. Dzieci miały zamieszkać z matką w Dubaju, a wszelkie wakacje od szkoły spędzać z ojcem w Egipcie. Wszystko było już przygotowane: mieszkanie urządzone, bilety wykupione, rodzina w kontakcie. Tylko na lotnisku nikt się nie pojawił. Godzinę po wylądowaniu wyczekiwanego samolotu kobieta straciła cierpliwość. Telefon milczał, i tylko operator sieci informował, iż wybrany numer jest wyłączony. Pierwszym miejscem, do którego się wybrała, był punkt linii lotniczych, którymi miały przylecieć jej dzieci. Z danych w rejestracji wynikało, że ani one, ani ich opiekunka, którą notabene była szwagierka arabskiej wojowniczki, nie wsiedli na pokład samolotu. Powoli niecierpliwość i zdenerwowanie zaczęły przeradzać się w strach. Może stało się coś po drodze, może są teraz w szpitalu. W akcie desperacji kobieta zadzwoniła do swoich rodziców. Obiecali sprawdzić dom, wypytać sąsiadów. Sama wykupiła bilet na najbliższy lot do rodzinnego kraju i czekała, nieprzerwanie, próbując dodzwonić się do męża oraz do szwagierki. W myślach pocieszała się, że wszystko okaże się jednym wielkim nieporozumieniem: wszyscy są cali i zdrowi. I jedynie zgubili drogę na lotnisko, a telefony się rozładowały. Wspominała uśmiechnięte twarze swoich dzieci. Które tak bardzo cieszyły się na podróż. Rozmawiała z nimi podczas drogi na lotnisko i wszystko wydawało się normalne. Rzeczywistość nie okazała się jednak kolorowa. Zmienione zamki w drzwiach i tłumaczenia sąsiadów, że rodzina arabskiej wojowniczki opuściła dom w towarzystwie tajemniczej kobiety, urzeczywistniły najgorsze koszmary. Myśli, które do tej pory tak desperacko odsuwała. Mąż, Porwał jej dzieci, a ona nie miała nawet pomysłu, jak rozpocząć poszukiwania. Czy to możliwe, że już nigdy nie będzie w stanie ich odnaleźć? Dziesięć lat temu, kiedy poznałam arabską wojowniczkę, był to drugi rok prowadzonych przez nią poszukiwań. Jedyne, co udało jej się wtedy ustalić, to fakt, że rodzina nigdy nie opuściła Egiptu pod prawdziwym nazwiskiem. Ale czy to oznaczało, że nadal znajdowali się na terenie kraju? Niekoniecznie. Sama podczas rozmowy ze znajomymi dowiedziałam się, iż Egipt nie jest i nigdy nie był tak biurokratycznym krajem jak na przykład Polska. Wyrobienie fałszywych dokumentów, włącznie z aktem urodzenia, aktem małżeństwa, a nawet paszportem, wcale nie wymaga skomplikowanych operacji, wystarczą znajomości i gotówka. Na potrzeby tej książki, ale również z ciekawości, postanowiłam skontaktować się z przyjacielem arabskiej wojowniczki i właścicielem firmy, w której dawniej pracował mój mąż. Od lat nie mam z nią kontaktu. Wróciła do rodzinnego domu. Ostatni raz rozmawialiśmy ze trzy, a może nawet cztery lata temu. Po rodzinie nie odnalazła nawet śladu, a brak środków finansowych uniemożliwiał jej działania na większą skalę. Tak brzmiała wiadomość zwrotna od niego. Teraz mogę się tylko domyślać, jak bardzo samotna czuła się ta kobieta, kiedy ją poznałam. I choć minęły lata. Nadal bije się w pierś, że tak szybko osądziłam jej zachowanie. Gdybym sama znalazła się w takiej dramatycznej sytuacji, najprawdopodobniej całkowicie postradałabym zmysły. Ona jednak walczyła dalej. Pracowała, by mieć fundusze na dalsze poszukiwania. Mężczyzna, który przyjaźnił się z arabską wojowniczką, stwierdził, iż wracając do rodzinnego domu, podjęła najlepszą decyzję. Choć życie z takim ciężarem na pewno nie było łatwe, to dzieci dorastają i stają się samodzielne. Istnieje realna szansa, że kiedy osiągną pełnoletność, same postanowią odnaleźć rodzoną matkę, bez względu na bajki, jakimi zapewne przez lata karmił je ojciec. Poznanie historii arabskiej wojowniczki dało mi wiele do myślenia. Kinga, europejka z dyplomem magistra w ręku, która uważała, że pozjadała wszystkie rozumy, nagle poczuła wstyd i zażenowanie własną osobą. Za nieuczciwe ocenianie. Zaobrażanie kobiety w myślach i nazywanie jej wariatką. Wojowniczki, która codziennie budziła się ze świadomością, że może już nigdy nie zobaczy własnych dzieci. Co więcej, nawet nie miała pewności, że one nadal żyją. Historia tej Egipcjanki całkowicie zmieniła moje myślenie, a z upływem czasu oraz poznaniem kolejnych wojowniczek nałożyłam sobie nieoficjalny zakaz negatywnego oceniania ludzi i wydawania osądów, zanim dokładnie poznam sprawę. Tak naprawdę był to tylko początek przemian, jakie przeszłam w okresie 10 lat mieszkania w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.